jadę Volvo. Moim Volvo. Yo, teraz też jadę Volvo, ale trochę innym, nie moim. Hej, Automarian. Willkommen. Automarian, willkommen till min kanal. Volvo. Hej, Automarian, willkommen min till min kanal idag armet mit. Hej, Automarian, willkommen till min kanal. Volvo 1960 armet mit idag. Jedziemy z tematem. Auto zdążyło mi się już troszkę przykurzyć i po raz pierwszy nie zaprezentuję wam czystego pojazdu, ponieważ nie troszkę nim już pojeździłem, zanim dotarłem w to przepiękne miejsce. Tak się jeździ limuzyną. Mega mi się spodobało już od pierwszych chwil, kiedy siadłem tutaj za kółkiem. Volvo 960, które to powstało jako tak naprawdę głęboki lift serii 700. Seria 700 została zaprezentowana w ciężkich bólach w 1983 roku. Nie było kasy na to, rząd nie chciał pomóc. Prace trwały bardzo długo. Finalny wygląd tego samochodu był to już właściwie trzeci projekt. Po szeroko zakrojonych badaniach marketingowych, przy okazji których wyszło, że klienci chcą tego samego auta co wcześniej, tylko trochę lepszego, powstało właśnie Volvo 760, początkowo oferowane z silnikiem V6 z francuskimi oraz z doładowaną turbobenzyną. Rok później, w 84 roku, dołączyła do niego 740. Była to nieco po prostu tańsza wersja 760, gdzie znalazły się również silniki czterocylindrowe, wolnosące, takie jak słynny Red Block, który swoją trwałością potrafił zaskoczyć również silniki dieslowskie budowane w tamtym czasie przez Mercedesa i osiągać przebiegi rzędu 500 000 kilometrów bez żadnego problemu. Ostatecznie i tak obie serie sprzedały się w nakładzie ponad 1 000 000 sztuk na całym świecie. Dlatego Volvo jakby kontynuowało produkcję tego modelu pod zmienioną już nazwą. W 1990 roku zaprezentowano serię 940 i 960. Główną zmianą jakby w stosunku do 700 był tył auta, znacznie już zmieniony, natomiast początkowo przód, ta seria 900 odziedziczyła wprost z ostatniej liftowej wersji modelu 760, także przednie lampy właściwie pozostawały takie same. No i tyle właściwie. Podobnie jak seria 700, występowała w dwóch odmianach, tak zwanej wersji tańszej oraz bogato wyposażonej. Początkowo założenie było takie, że 960 to miały być pojazdy bardziej luksusowe, wyposażone w silniki sześciocylindrowe. No kiedyś tak Volvo nawet nazywało swoje pojazdy 850, nazywało się 850, dlatego że miało pięciocylindrowy silnik. A 940 miała mieć silniki czterocylindrowe i nieco gorsze wyposażenie. Skończyło się na tym, że do 960 trafiły również silniki czterocylindrowe. Było to 2.0 turbo oraz 2.3 wolnossący. Obie miały głowice 16-zaworowe, czyli były to najmocniejsze jednostki oferowane w 940. A głowica była przygotowana przy udziale Porsche i Cosworth'a. Do napędu również trafił oczywiście diesel 2.4 turbo, który pochodził wprost z Volkswagena LT. Ten diesel również był w modelu 700 stosowany i wówczas, kiedy został zaprezentowany, dostał turbo sprężarkę, był jednym z najszybszych diesli świata. Z takim silnikiem auto rozpędzało się do setki w jakieś 13 sekund. Kolejna odsłona tego modelu miała miejsce w 95 roku, kiedy to zmieniono jeszcze dodatkowo przód samochodu. Dostało takie wąskie, podłużne, niskie lampy oraz nieco inny zderzak. Tutaj akurat brakuje nam małej dokładeczki, dlatego on może wyglądać jako taki niepełny. Niemniej jednak od 95 roku jakby Volvo powiedziało, że to jest zupełnie nowy samochód. Zmienili nie tylko wygląd przodu, ale także przeprojektowali nieco zawieszenie z przodu, gdzie auto miało wspólne elementy również z modelami 850, a także przeprojektowano zawieszenie tylne. Seria 740 od 760, a także 940 od 960 różniła się konstrukcją tylnego zawieszenia. Otóż w 740 i 940 był to sztywny most. No coś takiego jak możecie spotkać na przykład w Polonezie czy innej tego typu leciwej konstrukcji. Natomiast w 960 i 760 od 87 roku było to zawieszenie niezależne. Natomiast w tym modelu zostało jeszcze raz przeprojektowane i auto owszem nie ma sprężyn z tyłu, tylko ma resor, ale nie jest to taki resor jak przy sztywnym moście, tylko
Jest to poprzecznie umieszczony piórowy resor kompozytowy i oprócz tego, że występuje takie zawieszenie w 960 po 95 roku, to również występowało w jeszcze jednym aucie świata, a tym autem był Chevrolet Corvette. Tak. I Volvo nawet chwaliło się w tym, w reklamach tego pojazdu, że ma zawieszenie takie jak Chevy Corvette. Ten samochód jakby już nie zmieniał się do końca lat swojej produkcji, czyli do 1998 roku, natomiast zmieniła się jego nazwa w 97 roku, żeby dopasować nazewnictwo do powstałych już modeli S i V40, ale pomimo zmiany nazwy na S90 dla sedana i V90 dla kombi, to w sprzedaży pozostawała 960 i niektóre modele zjeżdżały właśnie z takim oznaczeniem na klapie z fabryki nawet do końca produkcji, do 98 roku. Tak samo było na przykład z 940, która niby nie miała już istnieć po wprowadzeniu właśnie S i V90, jednak dalej była sprzedawana, bo klienci Volvo chcieli, no to Volvo dawało. A to znacie już jakby być może z historii tych pojazdów, że pomimo tego, że nowy model już jest na rynku, to stary jest nadal sprzedawany. Wiadomo, seria 200 przeżyła swojego następcę, czyli 700, bo była produkowana rok dłużej niż seria 700, a seria 700 była produkowana jeszcze w momencie, kiedy 900 była oferowana w sprzedaży. Nie wiem dlaczego, widocznie klienci Volvo są tak bardzo przyzwyczajeni do swoich starych samochodów, że nowych za cholerę nie chcą kupować i dlatego Volvo niegdyś jeszcze produkowało im wciąż stare. Dzisiaj już tak nie jest, dzisiaj gama modeli Volvo jest bardzo szeroka i jakby jeśli dany model kończy swój żywot, to po prostu go kończy i nie jest produkowany pomimo tego, że doczekał się już swojego trzeciego następcy. Od samego początku powstania tej serii, czyli od już początku lat 80. był krytykowany za wygląd, że po prostu był kanciaty i toporny. Odstawał nieco od swojej konkurencji, czyli od Audi 100 i Mercedesa W124, a także późniejszego BMW serii 5 typu szeregu E34. Jednak moim zdaniem ta sylwetka nie jest jakaś piękna, ale Volvo nigdy nie było piękne. Jedynym pięknym samochodem, jaki oni zrobili w swojej historii, to było P1800, a reszta była po prostu praktyczna i klasyczna. I taki wygląd Volvo kojarzy każdy. I ta stylistyka utrzymała się w modelach Volvo produkowanych w połowie lat 90. Można było to zauważyć, tą konsekwencję w serii 400, a także w serii 850, która później została przemianowana na S i V70. Właśnie takie ma być Volvo. Do bólu praktyczne, kwadratowe, duże, wygodne i bezpieczne, bo z czym, że innym kojarzyć tego typu sylwetkę, jak nie z bezpieczeństwem. Kojarzycie kampanię marketingową, jaką Volvo przeprowadziło właśnie po wprowadzeniu modelu 700. Otóż zrzucali oni go z dachu z 14 metrów, żeby pokazać, jak dobrym i bezpiecznym ten samochód jest. Nie ominęło to również 960. Auto dostało tak zwany Side Impact Protection System, znany również z modelu 850. Chodziło o wzmocnienia boczne, które chroniły pasażerów przy uderzeniach z boku. Były wyposażane również w późniejszej serii w dwie poduszki powietrzne, a także auto otrzymało dodatkowe wzmocnienia w tylnej części nadwozia. Jak się patrzy na to, jak to auto było skonstruowane, to robi to ogromne wrażenie i dzięki temu każdy podróżujący takim samochodem może się czuć spokojnie i bezpiecznie. Zresztą wielu osób nazywa je czołgami, pancerniakami. To skutkowało również tym, że większość tych egzemplarzy pomimo swojej
tej długowieczności i bezawaryjności jakby nie przetrwała do dzisiejszych czasów, ponieważ architekci i lekarze posprzedawali swoje leciwe Volvasy na szwedzką wieś, a tam na szwedzkiej wsi ludzie się potrafią dobrze bawić, nawet ścigają się nimi w rajdach. Zobaczcie tylko na ten film. Oprócz tego, że ścigałem się z nimi w rajdach, to również testują je w różny sposób. Można spotkać filmy, gdzie 900-ki czy 850-ki rozbijają inne auta na złomowiskach, pokazując to, jak twardy jest to samochód. Późne serie 960-ki kojarzą mi się bardzo z modelem 850, który to zresztą sam posiadałem, w niektórych szczegółach, o których wam zaraz opowiem. Przyszedł zatem czas, żeby zaprosić was do środka. Tradycyjnie proszę zasiąść na fotelu pasażera, a ja sobie usiądę po stronie kierowcy, żeby wam opowiedzieć nieco o wnętrzu, a jest tutaj o czym opowiadać. Zapraszam. Wnętrze 960 zostało przeniesione rodem z modelu 700. Jest tylko po prostu nieco unowocześnione, nieco jest zmieniony tunel środkowy. Nie ma tutaj tak półeczki, która była w 700. Dodano trochę ciekawych ozdobnych materiałów, jak na przykład ta tutaj chromowana listwa, czy wstawki drewnopodobne. Niemniej jednak sam kształt deski rozdzielczej oraz wygląd instrumentów pokładowych zupełnie się nie zmienił. Mamy tutaj właśnie aż 5 różnych wskaźników. Na środku prędkościomierz, po prawej stronie obrotomierz, wskaźnik temperatury cieczy, po lewej stronie od prędkościomierza jest duży zegarek i wskaźnik poziomu paliwa. Ergonomia Volvo jest znana wszystkim, przynajmniej jeśli chodzi o te starsze modele. Jeśli wsiądziemy do tego auta po raz pierwszy, nie mając do czynienia wcześniej z produktami szwedzkiej marki, odnajdziemy wszystko bez żadnego problemu, zupełnie intuicyjnie. Bardzo czytelny, łatwy w sterowaniu panel od ogrzewania. I uwaga, jest tutaj klimatyzacja automatyczna. Co prawda jest to klimatyzacja oraz ogrzewanie jednostrefowe. Konkurencja już w tamtym czasie miała dwustrefowe. Jest ono bardzo wydajne. Co najważniejsze, do dzisiaj ten klimatronik jest sprawny. Choć on nie wygląda jak klimatronik, bo mamy pokrętła zamiast przycisków. A te pokrętła pracują jakby auto wyjechało tydzień temu z fabryki. Po prostu wszystko działa z takim super delikatnym, bardzo wyczuwalnym kliknięciem. Auto ma 300 tysięcy przebiegu na liczniku, nie wiadomo ile naprawdę. Wszystko działa z takim charakterystycznym, doskonałym, super kliknięciem. Tu mamy umieszczone ogrzewanie lusterek i tylnej szyby, duży wyłącznik świateł awaryjnych, po drugiej przeciwmgłowę, pokrętło od sterowania światłami oraz od regulacji podświetlenia. Wszystko znajduje się tam, gdzie trzeba. Do tego auto było seryjnie wyposażane również w podgrzewane fotele z przodu, również w tańszych wersjach. Już w tych wersjach jakby ostatniej serii produkcyjnej, czyli po 95 roku, takie wyposażenie było seryjne. Również jeśli chodzi o skórzaną tapicerkę, tu jest bardzo ładna, ona taka jasno-beżowa, świetnie to wygląda z tym zielonym kolorem. Fotele są regulowane elektrycznie, ten nie. Fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie i do tego ma pamięć trzech ustawień. Samochody w silnikach 2,5-litrowych były wyposażone w skrzynię automatyczną bądź manualną. Zdarzały się również wersje z szyberdachem. Ojejcie, no całość jest super skomponowana. Kojarzy mi się bardzo z 850, na przykład w 850 miałem identyczną kierownicę. Tu jest ona obszyta jasną skórą, bardzo fajnie. Również z 850, a także w moim Volvo V40 jest identyczny przełącznik do sterowania szybami. Jest on umieszczony na boczkach drzwi, a nie tak jak kiedyś na środku, na konsoli środkowej. Do tego mamy tutaj piękny podłokietniczek z cup holderem. Uwaga, tutaj jeden już jest niestety uszkodzony. Tak, mamy dwa schowki, tu jeden taki płytki. Podłokietnik rozkłada się do tyłu i jeśli on jest odwrócony do góry nogami, to tutaj też mamy cup holdery dla pasażerów z tyłu. Pod spodem znajduje się nieco większy schowek, już jakby z przegródkami jeszcze na kasety i jest on podświetlany. Jedyne co, to trochę utrudniony dostęp jest do popielniczki, ale nie palmy, no to nie będzie problemu, bo niestety jest bardzo umieszczony blisko dźwigni zmiany biegów.
radia występowały raczej w wysokiej standardzie. Tutaj mamy SC800, czyli model tylko na kasety. Były też modele SC805, czyli takie jak ja mam w swoim aucie na CD i na kasety. Volvo również w reklamach w 1995 roku chwaliło się tym, że mają doskonały system nagłośnienia. Tu jest głośników, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, na tylnej półce nie ma 6 głośników, ale sam system audio miał 100 W, także zapewniał doskonałe doznania dźwiękowe. Do tego nieco płytki, malutki schowek, tutaj taki na rękawiczki bardziej, ale to nic. Fajną rzeczą w Volvasach jest to, że przestrzeń na nogi przy otwarciu drzwi jest podświetlana, zarówno część pasażera, jak i część kierowcy. Jakość zmontowania tego wnętrza jest dość imponująca jak na tak stare auto. Pomimo wieku i sporego przelotu nic tutaj specjalnie nie skrzypi ani nie trzeszczy. To tylko świadczy o tym, jak dużą wagę Szwedzi przykładali do jakości montażu i w ogóle do jakości swoich samochodów. Co jeszcze tutaj mamy? Aha, tempomacik też mamy. Nie wiem, nie sprawdzałem, czy działa. Zajrzymy w takim razie do tyłu. Tu właściwie już wiemy wszystko. Aha, tu jeszcze chciałem zobaczyć. Nie ma lustereczka podświetlanego tutaj. Natomiast jest, ale nie ma żaróweczek. Seryjnie było ono podświetlane. Duża, rozbudowana tutaj lampka na środku pojazdu. Ciekawie umieszczona. Otóż lampki do czytania mamy za sobą, a nie jak w klasycznie w pojazdach tutaj pod lusterkiem. I można je sobie osobno pozapalać. Do tego duża lampa, która doświetla środek pojazdu. Z tyłu są jeszcze dodatkowe lampki nad drzwiami, żeby wieczorem, kiedy wsiadamy do tego pojazdu, było wystarczająco jasno. Dobra, chodźcie teraz do tyłu tego samochodu. Bardzo mi się podoba w ogóle dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Czuć, że ten samochód konstrukcyjnie pochodzi z dawnych czasów. I to jest naprawdę fantastyczne. W drugim rzędzie jest bardzo miękka kanapa, bardzo wygodna. Przestrzeni na nogi jest wystarczająco dużo, chociaż, że tak powiem, nie ma tak rewelacyjnie dużo tego miejsca, jakby wynikało z długości auta na zewnątrz, a ma ono ponad 480 cm długości. Tutaj siedzi się również bardzo przyjemnie, wygodnie. Najfajniejszą rzeczą tutaj z tyłu jest podłokietnik z bardzo dużym schowkiem. Aha, jeśli chodzi o ten podłokietnik, to były też wersje, które były wyposażane tutaj w rozkładany fotelik dla dzieci na miejscu środkowym. Co ciekawe, 960 jako jedno z pierwszych aut miało dla środkowego miejsca siedzącego trzypunktowy pas bezpieczeństwa i tym również Volvo szczyciło się i chwaliło się w reklamach. Tutaj mamy jeszcze jakąś taką małą, drobną popielniczkę, kieszenie i to, o czym Wam mówiłem, siedząc z przodu, czyli jak podłokietnik rozłożymy, to tutaj mamy te malutkie cup holdery na napoje. Do tego kanapa nie jest. Kanapa nie jest rozkładana, nie możemy powiększyć przestrzeni bagażowej. Bardzo interesujące to zagłówki są mocowane do tylnej półki, a nie do siedziska. Ogólnie jest tu bardzo fajnie, żałuję, że nie mogę sobie pojeździć tym pojazdem właśnie z tyłu i poczuć się nieco wygodnie jak jakiś tam prezes małego przedsiębiorstwa. Specjalnie na tą okazję, ponieważ testuję limuzynę, założyłem nawet koszulę, no niestety zostaje nam jeszcze do obczajenia bagażnik. Idziemy właśnie tam zobaczyć. Ten dźwięk otwierania drzwi, mówię Wam, rewelacja. Tu jest właśnie ten element, który kojarzy mi się również z 850, czyli klamka, taka duża klamka ukryta pod rantem tylnej klapy, którą otwieramy bagażnik. Jest również tutaj taki metalowy uchwyt do zamykania bagażnika, identyczny jak w 850. Bagażnik ma pojemność jakieś tam 450 litrów, natomiast ma bardzo nieregularne kształty ze względu właśnie na konstrukcję zawieszenia. I tutaj jeszcze auto jest wyposażone w gazownię, więc leży nam koło zapasowe. Krytykowane również za to, że zawiasy wnikają do środka, do wnętrza bagażnika. Faktycznie może to przeszkadzać, tym bardziej, że są tutaj takie bardzo długie amortyzatory sięgające aż do grodzi bagażnika. Niektóre 960 można było zamówić z powiększonym zbiornikiem paliwa, przez co ten bagażnik jeszcze też stawał się nieco mniejszy. Obejrzeliśmy przód i tył, to idziemy zupełnie na drugą stronę, zajrzymy sobie pod maskę i dowiemy się, co tam ta gazownia zasila. Chodźcie.
bardzo fajna ta klameczka do otwierania maski. Maska otwiera się bez grilla. Trochę się blokują wycieraczki, Volvo to normalne, u mnie też tak jest. Pod maską ukazuje się nam jednostka rzędowa, sześciocylindrowa. Tutaj w tym wypadku pojemność 2,5 litra. 2,5 litrówki miały 170 koni mocy, 230 Nm, co pozwoliło to auto rozpędzić około 10 sekund do setki. Z automatem na pewno będzie to sekunda, półtorej więcej. 3 litrówki miały już 204 konie mechaniczne oraz 270, niecałe 270 Nm momentu obrotowego, które to bujały się już do setki w jakieś 9 sekund, nawet ze skrzynią automatyczną. Później serii, czyli tej po 95 roku, taką jak mamy tutaj, już były tylko te dwie jednostki. Zrezygnowano z turbo benzyny oraz z diesla 2.4, który to nie spełniał już norm spalin. Szwedzi nie zdecydowali się na zainstalowanie jednostki 2,5 TDI, która była dostępna w modelu niżej, czyli 850, a także SIV70. Żałuję też tylko jednej rzeczy, że nie pokusili się o to, żeby tą 3 litrówkę uturbić, tak jak to było w następcy, w S80, i stworzyć model 960 T6. No wyobraźcie sobie, co by to robiło, prawie 300 koni z tylnym napędem. Mógłby ten samochód spokojnie konkurować z takimi autami jak BMW 540 czy Mercedes 500e. Byłoby to na pewno coś fantastycznego, tym bardziej, że zawieszenie tylne jest rodem z auta sportowego. Ciekawe, jakby to sobie radziło. Mówi się, że te sześciocylindrówki nie były już tak trwałe jak słynne Red Bloki. Natomiast jest mi znany przypadek Holendra, który w swojej 3-litrowej 960 ma nakulane ponad 1 000 000 km i z silnikiem nic nie robił. Ta seria silników została po raz pierwszy wprowadzona w 1990 roku. Zaczęło się właśnie od 3-litrowego silnika. Natomiast konstrukcja ta była rozwijana i powielana na jednostki pięciocylindrowe, też o legendarnej trwałości, oraz czterocylindrowe. Z zewnątrz, jeśli chodzi o wygląd samej pokrywy zaworów, ten silnik wygląda identycznie jak moje czterocylindrowe B194T w moim T4. Tutaj mamy dwa wałki rozrządu, cztery zawory na cylinder, co daje nam ich w sumie 24 przy sześciu cylindrach. Klasycznie zamontowany wzdłużnie, tak jak silnik powinien być zamontowany w aucie, czyli wzdłużnie, napędzane są koła tylne, czyli te, które nie skręcają, i tak powinno to być. Wiadomo, jak to dzisiaj jest, przednio napędówki są łatwiejsze w opanowaniu, dlatego się montuje silniki już poprzecznie i napędza koła te same, które skręcają. No cóż, takie czas. Dobra, moi drodzy, ja tu jeszcze chyba się ponapalam trochę na ten silnik, bo naprawdę to już jest dzisiaj rzadkość. A Volvo to już w ogóle. Tam nawet już V8-ki potem montowali poprzecznie. Zamykam tą przepasną amelinową machę. Tutaj jeszcze widzicie, że auto ma wycieraczki przednich reflektorów. To rozwiązanie było po 95 roku seryjne dla 960. Po latach one przestają działać ze względu na słabe silniczki służące do napędu tych wycieraczek, więc pewnie tutaj już też one nie spełniają swojego zadania. Volvo było produkowane w zakładach w Szwecji, czyli to jest ostatni prawdziwy Szwed, ostatni również tylnonapędowy model Volvo. Wielu youtuberów mówi, że 940 była ostatnia, natomiast ostatnim była tak naprawdę S90. I ten samochód został wyprodukowany zaledwie w ilości 26 tysięcy egzemplarzy, ponieważ produkowali go tylko 2 lata, od 97 do 98. Poprzednika 960 wyprodukowano jakieś 100 tysięcy egzemplarzy, czyli niezbyt dużo w porównaniu do konkurencji. Nie był to tak popularny samochód, natomiast po latach okazało się jednak, że było to auto, które przewyższało trwałością swoją konkurencję zdecydowanie. Samochód jest również wolny od korozji, ponieważ mamy tutaj pełen ocęg. Początkowe serie 700 były słabo zabezpieczone, potem Volvo nad tym mocno popracowało i jeśli będziecie mieli do czynienia z bezwypadkowym egzemplarzem, nie ma mowy o jednej chociażby purchawce rdzawej na nadwoziu tego auta. Jedyne, co może się zdarzyć, no to jakieś tam ślady drobnych ocierek, bo ze względu na swoje gabaryty samochód mógł spotkać się na przykład z innym pojazdem podczas parkowania, chociaż średnica zawracania w tym samochodzie jest rewelacyjna. Jedziemy uzupełnić braki paliwa, ależ on zwrotny. Niesamowite, mam wrażenie, że jeszcze dużo ciaśniej mógłbym pojechać. I tu bęks, bęks, bęks. No kurde, w miejscu. Gazownia. Ten dźwięk metaliczny.
No fantastyczny po prostu. Te drzwi są duże, masywne i ciężkie, a zamykają się rewelacyjnie fajnie jak na auto w tym wieku. Siadam do tego komfortowego, przepastnego wnętrza i palimy dziada. Całą jazdę tym pojazdem można opisać prosto jednym słowem, po prostu komfort. Auto jest bardzo fajnie zestrojone, jest mięciutkie, ale przy okazji tej miękkości i komfortu zawieszenia daje odpowiednią pewność prowadzenia zjazdu. Dzięki układowi kierowniczemu, który nie jest zbyt mocno wspomagany, a jest całkiem precyzyjny jak na Volvasa. Zresztą bardzo przypomina mi zjazdy 850, z tym, że jest nieco bardziej miękki, nieco bardziej się przechyla na wozie po prostu przy nagłym zmianie kierunku jazdy. Ten wychył jest dużo większy niż w przypadku 850, które było zawieszone nieco sztywniej. Tu jest bardzo miękko, komfortowo i bardzo fajnie. Świetnie się pokonuje tutaj nierówności, jakieś takie wyboje czy inne drogi. W ogóle nie czuć tego. Czajcie to, kostka brukowa. 25-letni samochód. A spod spodu absolutna cisza, a ja się czuję, jakbym jechał po najrówniejszej drodze świata. Co do samego silnika, te 2,5 litra i 170 koni mocy, wydawałoby się, że jeszcze w połączeniu z automatem i w trybie ekonomicznym nie będzie dawało jakichś rewelacyjnych osiągów. Natomiast muszę wam powiedzieć, że tak subiektywne odczucie jest takie, że naprawdę pod maską siedzi całkiem mocny silnik i wdepnięcie gazu powoduje redukcję natychmiastową automatu i auto całkiem ochoczo, nie w jakimś zawrotnym tempie, ale całkiem ochoczo nabiera prędkości, a prędkość wraz ze wzrostem prędkości nie niknie ani komfort, ani nie robi się jakoś specjalnie głośniej w samochodzie, po prostu limuzyna w każdym centymetrze swojej długości, w całym swoim, że tak powiem, istnieniu czuć tą limuzynę. Jeśli chodzi o przestrzeń, no to wiadomo, samochód jak to stare Volviaki jest tak kanciasty, że człowiek czuje się tutaj jak naprawdę jak w czołgu. Przestrzeni jest bardzo dużo, zarówno na boki, do góry też. Tutaj po prostu fotel jest nieco podniesiony do góry i dlatego wygląda, jakby miał przestrzeń nad głową, ale wierzcie mi, że przy opuszczeniu tego fotela najniżej jak się da, przestrzeni tutaj nawet wysokim osobom nie zabraknie. Do tego fantastyczne te drzwi tutaj. Widzicie, jak można wygodnie się rozwalić. Mamy jakby dodatkowy podłokietnik dla lewej ręki. Fantastycznie to jest skonstruowane. Ręka sobie leży, wygodnie opiera. Do tego jest podłokietnik na środku i można się naprawdę rozgościć w tym samochodzie bardzo przyjemnie. A fotele, wiadomo, jak to u Volvo, znane są z tego, że są konstruowane tak, żeby w ogóle nie zmęczyć kierowcy i na długich trasach dostarczyć maksimum przyjemności. Faktycznie czuję się tutaj fantastycznie w połączeniu z tym mięciutkim zawieszeniem. No ekstra, mógłbym zajechać tym autem na drugi koniec Europy i prawdopodobnie wysiadłbym po przejechaniu ponad 1000 km w ogóle niezmęczony. Widoczność też doskonała w każdym kierunku. Auto ma taką dużą powierzchnię szyb, na jaką dzisiaj ciężko w ogóle w sedanach. Po prostu no, wynika to z tego, że auto było skonstruowane bardzo dawno temu. I po prostu dzięki swojej kwadratowości powierzchnia szyb jest potężna, dzięki czemu w aucie jest jasno i do tego wszystko widać. I jeszcze to wykończenie, ta tapicerka, jasna kremowa skóra, również na kierownicy jest jasna kremowa skóra, drewniane wstawki, super, robi wrażenie na mnie już od pierwszych minut ten samochód, bardzo pozytywne. No i ten motorek, no pyrko, zaraz wrzuci czwórkę,
o trochę ponad stówka na bardzo nierównej drodze. Wierzcie mi, to jest bardzo nierówna droga. Jakbym jechał tu moim Volvo, to by mnie wytrzepało. A tutaj? Kierownica nie ma regulacji na wysokość, ale jest w porządku umieszczona, trochę nisko, ale odpowiednio blisko kierowcy. Auto jest sprzężone z automatyczną czterobiegową skrzynią biegów. Mamy do wyboru trzy tryby pracy. Winter to na zimę, żeby nam nie za bardzo zrywał na śliskiej nawierzchni. Economy do jazdy ekonomicznej, chociaż nie wiem, czy ona będzie dużo bardziej ekonomiczna od normalnej jazdy. I przycisk Sport, co pozwala nieco później zmieniać biegi na wyższe. Silnik się kręci nieco do wyższych obrotów, dzięki czemu możemy się pocieszyć nieco lepszymi osiągami. Auto waży 1,5 tony i trzeba powiedzieć, że nawet właśnie w tym trybie Sport dość ochoczo się rozpędza. Nie przyspiesza, tylko się rozpędza. Gaz podłogi. O! I można się nawet nieźle nim bujnąć. Widać, że skrzynia w trybie Sport dość szybko zrzuca na trzeci bieg, żebyśmy mieli więcej tego momentu obrotowego dostępnego od razu pod prawą nogą. Co do skrzyni są różne opinie. Niektórzy mówią, że jest fatalna, a inni mówią, że bezproblemowo znosi duże przebiegi. Jest to skrzynia produkcji japońskiej, która była stosowana również w japońskich terenówkach, więc nie powinna raczej przysparzać problemów przy odpowiedniej eksploatacji i odpowiedniej dbałości o nią. Oczywiście mówimy tutaj o w miarę regularnej wymianie oleju. Jest to klasyczny hydrauliczny automat, natomiast mówię, no... Opinie bywają różne. No jak to z automatami? Volvo w późniejszych latach robiło dużo gorsze skrzynie biegów niż ta, wierzcie mi. Prowadzi się bardzo pewnie. Oczywiście daleko mu do współczesnych konstrukcji, jednak jazda z prędkościami grubo przekraczającymi 100 na godzinę nie sprawi jakiegoś dużego problemu, ani nie będzie spędzać snu z powiek. Najprzyjemniej jednak tym autem jeździ się z prędkością mniej więcej 100, 110 albo nawet 80 na godzinę w trybie eko. Co do problemów jakich z tymi autami, często można spotkać problemy na przykład z uszkodzoną podporą wału, co powoduje delikatne wibracje w środku podczas jazdy. Jak to w Volvo potrafi siadać maglownica, pompa wspomagania. Oczywiście znane wszystkim również też są problemy z sondą Lambda. Poza tym samochód zużywa się niezwykle wolno, nie tylko jeśli chodzi o mechanikę, ale również jeśli chodzi o jego wnętrze. Przetrwał próbę czasu znakomicie. Jedyne co, to fotele skórzane już są nieco popękane. No, szyby działają. Wszystkie. Lustereczka działają. Klimatyzacja działa. Skrzynia działa. Podgrzewane fotele działają. Jedyne co widzę, że nie działa, to termometr temperatury zewnętrznej. Pokazuje mi w tej chwili, że jest na dworze jakieś 488 stopni.
na małe podsumowanko. Auto fantastyczne, pomimo wieku i sporego przebiegu, jest w doskonałym stanie i w bardzo dobrej kondycji. Historia tego egzemplarza jest taka, że został on kupiony na części do drugiego Volvo 960, który jest w rodzinie. Natomiast jego stan pozwala na to, żeby tym autem poruszać się na co dzień i dlatego nadal tym autem do dzisiaj ktoś jeździ, pomimo że miał robić zadawcę. Tamten jest szykowany na perełkę. Mam nadzieję, że w przyszłości też będę mógł Wam go pokazać, chociaż w jakimś krótkim materiale. Ostatnia rzecz, która nam zostaje, to ceny oczywiście i sytuacja rynkowa. Auto nie jest zbyt popularne na portalach ogłoszeniowych. Można spotkać zaledwie kilka sztuk 960, szczególnie w tej ostatniej wersji po 95 roku. Również mało jest na rynku wtórnym S i V90, czyli ostatniego wypustu tego auta. Ceny wahają się mniej więcej od kilku tysięcy, dajmy na to 7-8 tysięcy za auto w kiepskim stanie i raczej należałoby ich unikać, ponieważ doprowadzenie Volvo do właściwego stanu pożądanego przez nas pochłonie na pewno sporą kwotę pieniędzy, ze względu na to, że auto było bardzo dobrze wyposażone, ze względu na to, że mamy tutaj dosyć duży 6-cylindrowy silnik i przede wszystkim ze względu na konstrukcję tylnego zawieszenia. Za cukiereczka bez przebiegu, a mam tu na myśli przebieg rzędu 160-200 tysięcy kilometrów, co jak na Volvo to jest po prostu ledwo dotarty samochód, oscyluje mniej więcej w kwocie 25 do 30 tysięcy złotych i to już jest całkiem sporo, bo za te pieniądze można kupić w równie świetnym stanie zachowania Mercedesa, BMW czy Audika. Niemniej jednak to auto na pewno pozwoli Wam się w jakiś sposób wyróżnić, bo Volvo nie są bardzo popularne i na pewno zostaniecie zauważeni gdzieś tam albo dacie sobie niesamowitą frajdę jazdy bardzo komfortową limuzyną, moim zdaniem jedną z ostatnich tak komfortowych limuzyn produkowanych w ogóle na rynek europejski, jeśli nie na cały świat. Żegnam się już z Wami, dziękuję za spotkanie w tym odcinku, zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów o autach z lat 90., a także pozostałych serii. Nowością na moim kanale jest seria 500+, o minivanach, a także tak zwana Modern Era, gdzie prezentuję nieco młodsze auta i też mam nadzieję, że w tych młodszych autach będzie jedno fajne Volvo, na które mam chrapkę. Trzymajcie się, piękna pogoda dzisiaj, zmykam do chaty, bo jeszcze trochę obowiązków przede mną. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć! Albo cześć! Przepraszam. Zdziwiła mnie bardzo jedna rzecz. Otóż w odróżnieniu do innych Volvasów, z którymi miałem przyjemność jeździć, nie wiem czy to jest uszkodzone, czy tego nie ma, ale jak odepnę pas, to nic mi tutaj nie pyka. A powinno.